Mu! Pewnie nie spodziewaliście się, że wyskoczy na was z takim jumpscarem. Chociaż nadal pewnie spodziewaliście się tego bardziej niż filmu z Minecrafta, który ma wyjść 4 kwietnia, następnego roku. I um, ogólnie każdy się zastanawia, czemu. Czemu to powstało w ogóle? Jakby dla kogo? Po trailerze możemy zauważyć, że no, film jest bardziej kierowany dla dzieci. Tylko interesujemy też dobór aktorów, jak to jest kierowane dla dzieci i w ogóle zamysł całego filmu. W trailerze możemy zobaczyć Minecrafta, w RTX i ludzi. Po prostu live action film będzie to, czyli ludzie chodzący sobie na green screenie i wszystko, cała reszta będzie animowana w 3D. Jakaś randomowa dwójka dziecięcych aktorów. Tej pani też nie kojarzę. No i Jason Mamoa, który wygląda jak wyciągnięty z lat 80. Nie, nie mam pojęcia w sumie, e, kto mu designował kostium, chociaż przynajmniej on wygląda ciekawie, w przeciwieństwie do tego, jak zapowiada się reszta filmu. E, mamy creepy owce, jakiś dziwny sześcianik który dzieciak przyniósł ze sobą z niebieskiego portalu, który na pewno nie jest do netheru i e, no, będzie jakaś może fabuła pigmeni, kraftowanie, więcej pigmenów, creeper i coś z czego najwięcej ludzi się śmieje tak naprawdę z tego trailera to, że w roli Steve'a obsadzili po prostu Jacka Blacka i założyli na niego Niebieską koszulkę. Czyli po prostu wytargali Jacka Blaka z łóżka, rzucili w niego niebieską koszulką, i ty powiesz w filmie: I am Steve, i ludzie się podjarają. Jak ktoś nie wie, kto to Steve, no to Steve był jakby pierwszą z postaci, jaką można było grać w Minecrafcie. Potem dodali ich więcej, mamy teraz więcej skórek, ale Steve był jedną z pierwszych, tak? Potem dodali Alex, która była żeńską postacią. Steve był tym gościem z okładki Minecrafta. Jego morda to jest Minecraft. Do tej pory nie jestem pewien, czy to w dolnej części twarzy Steve'a to jest. Jest, ma być brudka czy uśmiech, ale e, tak, na ten temat to chyba istnieją już nieskończone dyskusje. Twarz Steve'a nie wyróżnia się niczym. To równie dobrze może być jakiś randomowy ziutek z ulicy, którego mogliby obsadzić w tej roli. E, wybrali Jacka Blaka, bo jest to bezpieczny wybór dla Hollywood, jeśli chodzi o komedię, szczególnie to dla dzieci. E, szczerze, ja już jestem trochę przejedzony Jackiem Blakiem. Also, jak kierują ten Filmy w stronę dzieci, to czemu Jack Black? Czy, czy dzieci wiedzą, kim jest Jack Black w ogóle? Mam wrażenie, że demografia. Minecrafta absolutnie nie wie, czym jest Tenacious D, więc jak zobaczyłem Jacka Blacka, to miałem... E... Jason Momoa spoko, lubię go, ale Jack Black ostatnio mi się tak cholernie przejadł, że zobaczyłem hej. Okay. Chociaż z tym Jackiem Blackiem można się w teorii wstrzymać, bo jak wychodził Mario animowany, to też ludzie mieli problem do tego, że w roli Mario, przynajmniej głosowej roli, głos podkładał mu Chris Pratt, z czego ludzie nie byli zadowoleni, bo Chris Pratt mało się kojarzy z Mario, ale film wyszedł Ludzie byli ogólnie zadowoleni z tego filmu, dobrze się przyjął Mario. E, tylko, że Jack Black, mam wrażenie, ma o wiele mniejszy kunszt aktorski niż Chris Pratt, bo Chris Pratt przynajmniej grał w kilku różnych filmach i grał w nich różne postaci. A Jack Black, mam wrażenie, wszędzie gra to samo po prostu. No i kostiumem też się nie postarali. Dislików ma prawie milion. Przy czym wiadomo, ta liczba jest z wtyczki Return YouTube Dislike. Ona nie jest w 100% procentach poprawna, ale daje to jakiś pogląd na to, ile ludzi nie polubiło tego trailera. No i komentarze też nie są zbyt przychylne. No. Ktoś komentuje, że to nawet nie jest Minecraft, to po prostu Jumanji na modach. I, I szczerze, jak zobaczyłem tą pierwszą klatkę, też miałem takie wrażenie. Jak zobaczyłem to, miałem takie, okej, okay, Jumanji tylko podmienili roka na Jasona Mamoę i w, wgrali moda na pikselozę. Takie, yy. No do, okej, okay, dobra. No i ogólnie tych komentarzy nie ma zbyt dużo przychylnych. Osobiście nie zauważyłem żadnego, chociaż nie zjeżdżałem na sam dół. Ale, ale nawet w samych komentarzach ktoś pisze, że naj, najodważniejszym ruchem, jaki popełniło tutaj Warner Bros., to to, że zostawili otwarte komentarze, żeby ludzie mogli sobie jechać po tym filmie po prostu. I ludzie komentują, że wygląda źle. No może, jakby... Pomieszanie CGI, szczególnie takiego ostrego CGI, gdzie widać, że to jest po prostu coś sztucznego i nie ma prawa bytu, e, i wlepiając tam prawdziwe osoby, no nie przekonuje to, nie? Większość ludzi. Chociaż ja do tego akurat, aż samego tego faktu nie mam problemu, że to wygląda dziwnie, po prostu. Ja się zastanawiam, po co ten film istnieje? Kto potrzebował filmu o Minecrafcie? Jakby, sam zamysł jest dla mnie nie do pojęcia. Szczerze nie wiem, nie wiem nawet, czy dzieci będą to oglądać, bo no, czemu to istnieje? Najciekawszą rzeczą, jaką się dowiedziałem o tym filmie, to że podobno powstawał od 10 lat. Jak sobie wejdziemy na listę Wikipedii filmów, które są w Development Hell, gdzie listują filmy, które są w produkcji od ponad 10 lat, i sobie wpisałem Minecraft, no to jest tu też film Minecrafta, który podobno już w lutym 2014 roku został zapowiedziany, o czym ja nie słyszałem. Miał bardzo dużo zmian po drodze, jeśli chodzi o to, kto to produkuje, kto ma grać. Co dla mnie też było ciekawe, to że w głównej roli jeszcze w 2019 podobno miał wystąpić Steve Carell, który ma idealną twarz takiego typowego Kowalskiego, która się nie wyróżnia za bardzo i idealnie pasuje do Steve'a, mam wrażenie, ale zdecydowali się wybrać Jacka Blacka. Okej. Okay. No i scenariusz samego filmu też był pisany. Od nowa, jakieś cztery razy, z tego co tu wyczytałem, i w końcu zdecydowali się wypuścić film. Zakładam, że zauważyli, jak dobrze sobie poradził Mario w box office, ale, co by nie mówić, naprawdę mnie ten film interesuje. Nie obejrzenie go, tylko ile on zarobi. Bo ja się szczerze zastanawiam, kto go pójdzie obejrzeć. Interesuje mnie demografia, w jaką celują, jaka faktycznie pójdzie z własnej woli obejrzeć ten film. Bo zakładam, że jak pójdą tam dzieci, to zaciągną też swoich rodziców, którzy będą tam zmuszeni po prostu przesiedzieć przez ten film. No ale to swoją drogą. Mam wrażenie, że nie zarobi tyle, co Mario, bo Mario zarobił ponad bilion dolców. Grubo ponad bilion dolców. Nie wiem, może się gdzieś pomiędzy Soniciem jedynką, a dwójką tam gdzieś wyrobi? Chociaż też nie wiem, jakby... Sonic przynajmniej przedstawia historię, w Minecraftcie nie ma praktycznie historii, więc po co ten film powstał? Nie wiem, ja po prostu może jestem za stary i tego nie rozumiem. I zanim mi ktoś napisze, stworzyli to dla pieniędzy, no to właśnie to mnie interesuje. Czy istnieje widownia dla tego filmu? Czy ten film będzie w stanie w ogóle na siebie zarobić? Bo w CGI na pewno wsadzili dużo pracy, no i aktorzy też sporo kosztują. Sam Jason Momoa i Jack Black pewnie zabrało połowę budżetu, jak nie więcej. To, to na pewno będzie ciekawe do przeżycia, żeby zobaczyć, jak ten film sobie radzi. Jeszcze niedawno mieliśmy film Borderlandsy, który, no, stracił pieniądze wręcz, bo na samą produkcję filmu i marketing poszło tyle hajsu, że, no, nigdy tego nie odrobią. Kurde, no, mam wrażenie, że może wyjść podobnie z Minecraftem, ale. Analitykiem jakimś rynkowym, filmowym nie jestem, więc to są tylko moje przypuszczenia. Napiszcie mi w komentarzach, co wy sądzicie, czy w ogóle was interesuje ten film, albo chociażby obejrzycie go tylko po to, żeby zobaczyć, jak zły im wyjdzie. Jak myślicie, poradzi sobie w box office, że zarobi na siebie w ogóle cokolwiek? Nie, ale to tyle, co miałem do powiedzenia, więc yy, no, strzelcie subskrypcję czy coś tam i nie wiem, wbijajcie na live y na YouTube tutaj i tyle, nie, no, narka.